Witajcie na powyborczych kronikach odchodzenia od rozumu. Ja się nazywam Katarzyna Szumlewicz, a ze mną jest... Bojan Stanisławski. Witajcie, obywatelki i obywatele. Tak jak zapowiedziałam, będziemy dzisiaj rozmawiać o naszych refleksjach po wyborach. Już głosy zostały podliczone, już mniej więcej wiadomo, co się będzie działo. Wojska na ulicach prawdopodobnie nie będzie. Nie będzie też żadnych innych zapowiadanych rzeczy. A jak myślisz, co będzie? Ja myślę, że będzie kontynuacja przez pewien okres. Myślę, że będzie kontynuacja niestety kampanii wyborczej, dlatego że nie mam takiego przekonania, iż Prawo i Sprawiedliwość nie podejmie jednak próby stworzenia rządu. Myślę, że Andrzej Duda wykorzysta tę swoją prerogatywę, która polega między innymi na wręczeniu mandatu, pierwszego mandatu do powołania Rady Ministrów, temu stronnictwu, które uzyskało największą nominalnie, biorąc liczbę głosów. No i tu oczywiście kłania się Prawo i Sprawiedliwość, które, no takie mamy wybory. Prawo i Sprawiedliwość wygrało, ale przegrało, opozycja przegrała, ale wygrała. No wszyscy i trochę wygrali. Tak, tak, to pełna dialektyka po prostu te wybory. Tak to się właśnie złożyło. I to, co jest moim zdaniem interesujące, no frapujące nawet, rzekłbym, to fakt, iż te wszystkie fluktuacje następowały pomiędzy pierwszym exit polem, a właściwie finalnym ogłoszeniem wyników, które nastąpiło dzisiaj chyba w południe, jeśli sobie dobrze przypominam. Jest 17 października, to tylko z kronikarskiego obowiązku dodam. Nagrywamy to 17 października. No i dzisiaj chyba w południe Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała konferencję prasową, na której wszystkie wyniki zostały podane. I sytuacja wygląda tak, tu znowu z kronikarskiego obowiązku, żeby nie powstały żadne wątpliwości. 35,38% Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 30,7%. To też nawiasem mówiąc jest pewna nowość, bo no nie spodziewałem się, że Platforma Obywatelska tudzież Koalicja Obywatelska osiągnie 30%. Myślałem, że to będzie między 25%, no może właśnie 27% czy coś takiego. No ale okazało się, że ta baza wyborcza została jednak powiększona. No i trzecia droga, czyli największy zwycięzca wyborów, 14,4%. I to... Gratulujemy, bo to nowy gracz. No tak, tak, nowy gracz, no to trochę tak właśnie tutaj nowi starzy właściciele Polski, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No a potem uplasowała się na miejscu czwartym Lewica z wynikiem 8,61%. No i Konfederacja na końcu 7,16%. Co ciekawe, 7,16% no to rzeczywiście jest wynik słaby, ale Konfederacja była jedyną siłą, która no przynajmniej uczciwie powiedziała, że tak, no, że przerżnęliśmy. I wszyscy sypią tam głowę popiołem, najbardziej oczywiście Sławomir Mentzen, no, który tutaj został wyeksponowany na jakiegoś takiego guru, który ma pociągnąć tę listę. Ja już mówiłem o tym w innych podcastach, dlaczego to był błąd, teraz nie będę tego powtarzał, zresztą nie będziemy się skupiali na analizie przegranych, no, tych ostatnich biorących. Natomiast to, co mnie fascynuje, to jakieś dziwne samozadowolenie wszystkich przedstawicieli wszystkich pozostałych komitetów wyborczych. Wszyscy wygrali. Wszyscy twierdzą, że tak, wygraliśmy, Lewica wygrała, Trzecia Droga wygrała, Koalicja wygrała, Prawo i Sprawiedliwość wygrało, no po prostu festiwal wygranych. No i oczywiście wygrała Polska Demokracja. No gdy Polska Demokracja wygrywa, no to wszyscy musimy być szczęśliwi. No de facto tutaj... Polska Demokracja wygrywa w każdych wyborach. No myślę, że tak. Znaczy w ogóle mi się wydaje, że demokracja nie wygrywa, tylko po prostu jest realizowana. I to rzeczywiście jest pewien rytuał, któremu warto poświęcić trochę uwagi, bo to jest jedyny tak naprawdę demokratyczny impuls, który w tej całej architekturze zwanej demokracją, prawami człowieka, liberalną demokracją i tak dalej, jest no, w miarę autentyczny. Oczywiście na to się nakłada cała ta, można powiedzieć, maskarada pod tytułem kampanie wyborcze, jakieś tam marketingi polityczne i tak dalej, no ale mimo wszystko jest to rzeczywiście no, jakiś rodzaj przełożenia tego Vox Populi na to, jak będzie wyglądała architektura polityczna, przynajmniej w tym zakresie partyjno-kadrowym na najbliższe kilka lat. No i zobaczymy oczywiście, czy ten rząd, jakikolwiek rząd nie powstanie, jak długo wytrzyma. Myślę, że bardzo, bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób rządzący się zachowają. Na razie mam wrażenie, że wszyscy zachowują się stosunkowo nieodpowiedzialnie, zwłaszcza Koalicja Obywatelska, no i Lewica tutaj też jej wtóruje, Trzecia Droga, no to w ogóle oni są tutaj najbardziej zarozumiali jacyś tacy i no, przypomina się to polskie powiedzenie, pycha kroczy przed upadkiem, no, zobaczymy jak to będzie, ale Trzecia Droga na pewno została uplasowana w sposób, który umożliwia no, takie powołanie Szymona Hołowni na dyktatora komitetu. I właściwie dlatego chciałbym, że... No i członków Trzeciej Drogi na ministrów. No tak, tak, to naturalnie, ale tak sobie wyobrażam, że gdy oni już usiądą do tego stołu rokowań i tam będą rozmawiali, no wyobrażam sobie, że to będą takie rozmowy właśnie
trudne. To znaczy, tak, gdybym miał to jakoś obrazowo przedstawić, tak sobie wyobrażam, że to będzie ten moment, w którym no, siedzą na stole, ale siedzą przy stole i na stole stoi woda sodowa, paluszki słone oczywiście, ale myślę, że spluwy też leżą, żeby to było jasne, jak sobie to wyobrażam. No i z pewnością Szymon Hołownia będzie tutaj tym człowiekiem, który przyzna sobie to prawo do decydowania w ogóle o kształcie tym fundamentalnym, kadrowym właśnie Rady Ministrów. I dlatego chciałbym Cię zachęcić, abyśmy rozpoczęli właśnie od nich. Ty masz swoje szczególne spostrzeżenia, bardzo interesujące zresztą na temat programu, czy też fragmentu programu, czy zapowiedzi przedstawicieli Trzeciej Drogi, zwłaszcza samego Szymona Hołowni, a propos szkoły. Jak to będzie szkolne? I szkoła oczywiście tutaj, taki mały spoiler, no jest bardzo zła, bardzo tam jest niedobrze, czerwone paski to straszne, muszą być tęczowe, kolorowe, czy jakieś inne, ale... Jeśli miałbym to zebrać tak najkrócej, jak się da, no to po pierwsze trzeba powiedzieć, że Trzecia Droga zapowiedziała, iż 6% PKB przeznaczy na oświatę. No więc zobaczymy. Dobrze, będą podwyżki dla nauczycieli. No być może. Potem mamy tak, 6% PKB na służbę zdrowia, to też, no jestem bardzo ciekaw, czy to stanie jako kwestia podczas rozmów koalicyjnych i czy zostanie zapisane w umowie koalicyjnej, bo to będzie chyba najbardziej istotne. Potem są jakieś takie przywrócenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku, transformacja energetyczna, no i właśnie te kolorowe paski na świadectwach. No i zacznijmy od tego ostatniego punktu, znaczy kolorowe paski na świadectwach to jest chyba taka rzecz, pod którą będzie można najłatwiej wpisać w umowę koalicyjną i wszystkie partie się pod nią podpiszą i wydaje mi się to wysoce symboliczne, ponieważ jest to taka rzecz, która doprawdy w żaden sposób nie będzie oddziaływała na jakość życia, że się tak wyrażę, szerokich mas ludowych. No nie, oni jeszcze zapowiedzieli, tam jest następny punkt, zapowiedzieli, że nie będzie prac domowych w szkołach. Aha, znaczy w domach właściwie. W szkołach zadawanych do domu, no już się pojawiły nawet przed wyborami kpiny z tego, że rodzice będą odciążeni z odrabiania prac domowych dzieci. I no to są postulaty, które się wpisują w taki ogólny nurt krytykowania szkoły i przekonania, że szkoła jest w fatalnym stanie i wywołuje fatalny stan. Jak wiecie, ja się z tym po prostu nie zgadzam. Szkoła jest jaka jest, ma wiele wad. Najgorsza wada to jest to, że nauczyciele bardzo mało zarabiają, z czym się wiąże odpływ ludzi od tego szlachetnego zawodu, który ja również wykonuję. I no i tutaj jakieś obietnice, że tych pieniędzy będzie więcej, no to jest, są dla mnie, dla mojego ucha miłe, aczkolwiek obawiam się, że to są po prostu obietnice. Albo to będzie za coś, za odebranie czegoś, ponieważ Hołownia też deklarował, że jest przeciwko 500+ czy 800+, no raczej to zachwytu nie wywoła, jeżeli zostanie wprowadzone. Ogólnie tęczowe czy tam kolorowe paski wynikają z jakiegoś absurdalnego myślenia, no nie wiem, kto mu tam doradza, znaczy domyślam się. Michałko Bosko i koledzy. No jest jeszcze taki Przemek Staroń, który tak. Kiedyś został nauczycielem roku i to spodziewam się, że to jest, że to z tej grupy pochodzą te rady, no ale to jest ogólnie taki program właśnie zmieńmy coś w szkole, bo szkoła jest bardzo zła, ale zmieńmy tak, żeby się nic nie zmieniło. No bo jeżeli zmienimy kolor pasków, no to zdajecie sobie sprawę, że będzie to miało... Ja bym wolał, żeby nie były czarne tylko, bo to takie nasuwa niedobre skojarzenia. Jeśli chodzi o inne kolory, to myślę, że mogą chodzi być. O to, że w szkole ma nie być rywalizacji, bo czerwony pasek wyróżnia i ci, którzy nie mają czerwonego paska, czują się źle. To co mówiłeś o swoim bracie i o sporcie, że w sporcie są postulaty, żeby nikt nie wygrywał, bo tym, co przegrają, się robi przykro. Ale to jest generalnie życie i polega ono na tym, że czasem rywalizujemy i czasem czekamy też na jakieś nagrody w związku z tym, że dobrze w tej rywalizacji wypadliśmy. Ja nie jestem jakąś fanką wielkiej rywalizacji, takiej przygotowywania do wyścigu szczurów. Niemniej jednak rywalizacja istnieje także zdrowa i ma szansę istnieć także w szkole i mówię to jako osoba, która nie była dobrą uczennicą w szkole, więc pewna bezstronność tutaj mnie
cechuje. No ogólnie to są takie rzeczy, przy których pedagodzy trochę tak się podłamują, mianowicie... Tak zwany facepalm zaliczamy. Tak, mianowicie tutaj chodzi o to, że ludzie, którzy się na szkole nie znają, ale na retoryce dobrze, wykorzystują przeświadczenie, że szkoła jest w fatalnej kondycji jakiejś ideowej, czy fatalnie krzywdzi dzieci. Nie ma na to dowodów. Znaczy jest spadek samopoczucia rzeczywiście notowany u uczniów, zarówno podstawówek, jak i liceów, ale czy to jest związane akurat ze szkołą, to wcale nie wiem. Czy ta szkoła się nie zmieniła? Ta szkoła jest właściwie cały czas taka sama. Jeszcze w PRL-u nawet jest dość podobna, tylko bardziej luźna, mniej rygorystyczna, ależ polska szkoła tradycyjnie jest na wysokim poziomie. Polska zawsze ląduje na wysokich miejscach w światowych podliczeniach. Więc tutaj, jeśli chodzi o analizę programów wyborczych, zaglądałam do programów Lewicy, która jest moim tutaj dużym rozczarowaniem jako dla osoby lewicowej, ponieważ tam były ciągle takie pomysły, żeby wprowadzić przedmioty typu edukacja ekologiczna, edukacja na temat praw pracowniczych, mnóstwo jakaś edukacja inkluzywna, czyli właściwie to jest zastąpienie religii katolickiej jakimiś innymi religiami, jakimiś ideologicznymi przedmiotami i zostawienie mniej miejsca dla przedmiotów konkretnych, do których nauczenia, podkreślam, to szkoła po prostu służy. Szkoła służy po to, żebyśmy umieli liczyć, żebyśmy umieli się wypowiadać, żebyśmy umieli czytać ze zrozumieniem, żebyśmy wiedzieli, z czego nasze ciało się składa, jak się rozmnażamy, jak pracują nasze komórki mięśniowe, żebyśmy wiedzieli, z jakich substancji się składa chemicznych otaczających nas świat. Co to jest NaCl? Tak, i tutaj oczywiście mogłabym to jako nauczycielka wymieniać bardzo długo, ale tutaj właśnie jest takie pewne pomieszanie, że szkoła ma uczyć dobra, szkoła ma uczyć cnoty, szkoła ma uczyć jakichś idei, które dane stronnictwo uważa za słuszne. Otóż nie, właśnie w szkole najfajniejsze jest to, że ona ma uczyć rzeczy, które nas łączą, a nie rzeczy, o które się bijemy. Oczywiście szkoła powinna nie dyskryminować, szkoła nie powinna stosować przemocy, szkoła powinna niwelować pewne różnice, na przykład pochodzenia, zamożności czy innych takich rzeczy. Szkoła nie powinna być rasistowska czy homofobiczna. No tak, to są mechanizmy pozadydaktyczne. Tak, to są jakby zalecenia dla nauczycieli, żeby tego nie robili. I te zalecenia, zaryzykuję tezę, że są realizowane. Szkoła nie prowadzi jakichś kampanii przeciwko części uczniów. I ogólnie rzecz biorąc, szkoła działa po prostu tak, jak powinna działać. No powinna by oczywiście być bardziej dofinansowana, więc czekam trzecia drogo, aż nam tutaj obsypiecie nas pieniędzmi. Ale ogólnie trochę nie rozumiem tej krytyki szkoły. Tak, ja, jeżeli chodzi o sam fakt, iż szkoła właśnie w takiej formule odegrała bardzo ważną rolę w kampanii wyborczej, co jest bardzo ważne. No była jakimś punktem odniesienia, który dość wyraźnie został zaznaczony w przestrzeni publicznej w trakcie tych różnych kampanijnych działań. Ale ja mam obawę, że twoje nadzieje o to, że dofinansowanie wzrośnie i że ono się przełoży na płace nauczycieli, niestety muszę tu... Muszę to poddać wątpliwości. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że program trzeciej drogi jest programem na wskroś neoliberalnym. Ja jestem akurat osobą, która czyta programy, dlatego że lubię sobie stwarzać jakieś takie właśnie materialne... Wyzwania. Wyzwania to też, ale punkty odniesienia, żebym wiedział i jakoś mógł argumentować jakieś ewentualne swoje wybory, czy to przy urnie, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach. I od samego początku Szymonowi Hołowni towarzyszą różne takie opowieści, gadki o tym, że tu oczywiście musi być jakaś spójność, musi być zrozumienie dla wszystkich stron, to oczywiście takie terefery troszkę. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie stricte ekonomiczno-socjalne, to tam przecież od samego początku się mówi 13, 14 emerytura do kosza. 500 plus najprawdopodobniej też, a już 800 to na pewno nie. To moim zdaniem może, nawiązując do tego mojego wstępu, chcę powiedzieć, że to może wywołać
pewien problem, z którego oni może sobie na razie nie zdają sprawy, ponieważ tak jak powiedziałem, zachowują się jak nowi właściciele Polski. Zresztą tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość, żeby było jasne. Wszyscy z wałka, my się liczymy, tamci to zdrajcy, für Deutschland i tak dalej. No a my to oczywiście jesteśmy ci, którzy dzierżą monopol na jakiś tam patriotyzm, Polskę stającą z kolan i tak dalej. I tak samo ci, reszta to ciemnogród, tam faszyzm, dyktatura, no jakieś takie rzeczy. No a my tutaj teraz i wiesz, wzajemnie po prostu znaczy, prowadzą w taki sposób swoje działania polityczne, tak kalibrują komunikację polityczną, że z niej jasno wynika, że dla was nic nie mamy. Dla was nic nie mamy. I w tej sytuacji oni mogą rzeczywiście w pewnym momencie poczuć się bardzo pewni, powiedzieć, dobra, to wywalamy tu tego, robimy porządki, wszystko jak status quo ante powraca, oczywiście w lepszej formule, w lepszej nowej odsłonie i tak dalej. No ale jeżeli będą głupi, jeżeli zrobią kilka takich nagłych ruchów, to mogą spowodować, no nie spodziewam się żadnej rewolucji, ale mogą spowodować jakieś takie zagrożenie ze strony tego niezadowolonego, czy nagle narastającego niezadowolenia w społeczeństwie. Nie wiem praktycznie, jakie ono by znalazło wyraz, ale oni się zachowują, jakby byli gotowi to zrobić. I to jest dosyć niebezpieczne i uważam też, że to się może znaleźć wyraz, jeśli chodzi o kwestie płac nauczycieli, czy coś takiego, to nie tyle, że ich nie podwyższą, co jeszcze je zamrożą. Albo coś takiego, bo to przecież budżetówka i poza tym najważniejsza jest dekonstrukcja szkoły, a nie wspieranie szkoły. No tak. Tak, ale tutaj wiesz, tutaj ważną sprawą jest to, że trzecia droga nie została wybrana ze względu na program. Nie dostała tych prawie 15% ze względu na program, tylko ze względu na ogólnie sytuację, tak? KO ruszyła do wyborów praktycznie bez programu, poza odsunięciem PiS-u od władzy, co jest oczywiście jakimś programem, ale dość minimalistycznym. Dość minimalistycznym, w tych 100 konkretach było bardzo mało konkretów. Znaczy w ogóle, przepraszam, zdymisjonujmy, że tak powiem, to pojęcie 100 konkretów, bo nie można mieć 100 konkretów, konkretów może być 1, 2, 5, nie wiem, no może 10 konkretów może być, 100, gdy jest, to już nie są konkrety, tylko no są bajeczki. To w większości nie były konkrety. No więc tutaj był program odsunąć PiS od władzy. Z programem wyrazistym startowała Lewica, ale na Lewicy stała się rzecz ciekawa, mianowicie to było porozumienie, to była wiosna, tam było SLD byłe i tam było Razem i dostali się praktycznie wyłącznie ludzie z Razem, co było dyskutowane, czy oni są tacy po prostu najlepsi. Ale być może, jako że Lewica dostała znacznie mniej niż dawały jej sondaże, nawet te bazarki jeszcze w czasie wyboru, to można się przypuszczać, że po prostu zostali tylko ci od Razem, a reszta zagłosowała na trzecią drogę, jeżeli nie chciała na Platformę. Tak myślę, takie antypisowskie, ale prosocjalne osoby. I tutaj ten program Lewicy, no ja od początku to mówię, mimo że jestem osobą lewicową, to program Lewicy wydawał mi się z jednej strony jakiś utopijny, jakieś takie rzeczy w stylu broszurek Świadków Jehowy, z drugiej strony ten wokeness cały, te postulaty z Księżyca czy z kosmosu i tak dość mocno wyciszone. No właśnie, trochę zostało schowane po tej pierwszej konwencji, gdzie to rozdzieranie. Konwencja dotycząca kobiet była straszna, mówiąc szczerze, i pomimo, że no właśnie na Lewicę głosowały osoby, które chciały jak najlepiej dla kobiet, z tego co dobrze zrozumiałam, moim zdaniem Lewica, ta, która wejdzie teraz do Sejmu, to nie są najbardziej prokobiecy ludzie, mówiąc szczerze, niektórzy są po prostu antykobiecy ze względu na to, że w ogóle ten woke, który prawdopodobnie podniesie głowę po wejściu do parlamentu, w ogóle jest dość mocno. Chociaż aktywistka się nie dostała. Tak, ale tutaj... Ale, dostała... ale Anna Maria Żukowska podobno się dostała, więc... Anna Maria Żukowska może się w parlamencie nauczyć czegoś o płciach, ciąży i takich rzeczach. Liczę na to. Więc tutaj pozostaje taka sprawa. Lewica dostała stosunkowo mało tych głosów. Właściwie, ale ogłosiła zwycięstwo też. Oczywiście, że ogłosiła zwycięstwo. Stosunkowo mało głosów. I tutaj pojawia się pytanie, jak będą traktowane postulaty uważane za postulaty lewicy, czyli polepszenie sytuacji kobiet, kwestia przywrócenia prawa do aborcji,
I jakieś kwestie dotyczące związków jednopłciowych czy małżeństw jednopłciowych, którą to sprawę popieram, aczkolwiek no nie w takim histerycznym duchu, w jakim już teraz widzę komentarze, że osoby LGBT tak cierpiały pod rządami PiS-u, że teraz muszą... No tak, to Bart Staszewski napisał, ty to zresztą wysłałaś do mnie przed programem i tam jest tak dużo napisane o tym, co tam ten PiS wyrządził, co za szkody, ile tam ofiar i to w każdej formule, nawet tej terminalnej, no to dość zadziwiające. Tak, no i tutaj się pojawia z kolei postulat, który wydaje mi się groźny, ze względu na to, że poza poglądami stricte politycznymi mam też poglądy dotyczące wolności słowa i tutaj pojawił się postulat, mam nadzieję, że on nie będzie poważnie traktowany. On był między innymi wysuwany przez Jacka Denela, który się prawdopodobnie nie dostał. Mianowicie karania za tak zwaną umowę nienawiści, za którą przedstawiciele tego środowiska uważają w ogóle poglądy odmienne od nich. Nawet poglądy odmienne od nich i również plasujące się na lewicy, być może na tej bardziej lewicowej lewicy, no, której w Polsce tradycyjnie jest bardzo mało. Więc tutaj tak, poczynając od aborcji, tak, Platforma o tej aborcji, koalicja mówiła, zapowiadała. Pozwól tylko, że ja tutaj wtrącę taką rzecz, bo mam tutaj takie właśnie rezumę tego, co lewica mówiła i mamy tak, 8% PKB na służbę zdrowia. No to, jeszcze więcej niż tak, jeszcze więcej tak. niż trzecia droga, no ale no, kto wie, może będzie chociaż 6. 25% PKB na inwestycje w 2028 roku, to pomińmy. Skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin. No, czekam na to, no to aż to, tak, to się zdarzy. Wydłużenie urlopu do 35 dni, bardzo ciekawe. To znaczy ciekawe, ja jestem za, no czekam, aż to dowiozą teraz, bo rozumiem, że będą koalicyjnym partnerem KO i Trzeciej Drogi. Pomniejszeniu wynagrodzenia osób przebywających na zwolnieniu lekarskim, no to wydaje mi się, że tylko takie było po prostu gadanie. 1000 zł w formie jakiegoś stypendium dla studentów, zmiany w rentach i oczywiście bezpieczna, dostępna, bezpłatna aborcja do 12 tygodnia ciąży. No też czekam, aż to dowiozą. No i teraz zapraszam Cię, żebyś kontynuowała to właśnie o aborcji. No więc tutaj jest sytuacja taka dosyć trudna, ponieważ KO zapowiadała też tę dopuszczalność aborcji. Oczywiście w tej ramie zdrowego rozsądku, a nie w tej formule Jany Szostak, która się nie dostała. Się dostała. Więc ja na to bardzo liczę, ja bym tego chciała i tylko czy to się da zrealizować, Trzecia Droga tego nie obiecywała i jeżeli Trzecia Droga teraz zgłosi do tego weto, to tego prawdopodobnie nie będzie, a to była jedna z ważniejszych spraw, aczkolwiek nie jedyna, no i też krytykowaliśmy to skupienie tylko na aborcji, zwłaszcza przekonanie, że kobiety tylko tego chcą. To jest interesujące też ze względu na to, że w tych wyborach głosowało więcej kobiet niż mężczyzn. Zwracały te wyborczynie uwagę na sprawy ważne dla kobiet, tak przypuszczamy. No i tutaj oczekiwanie, że te sprawy zostaną jakoś zrealizowane, ja podzielam, tylko właśnie obawiam się, jak wiecie, ja jestem w ogóle optymistką zwykle, nawet czasem się nazywam Polianną, bo wszystko staram się interpretować pozytywnie, więc no liczę tutaj na te rzeczy związane ze zdrowiem reprodukcyjnym czy ze zniesieniem tego zakazu, tylko mam wątpliwość, czy to będzie miało miejsce. Ja mam bardzo poważną wątpliwość, zwłaszcza jeżeli chodzi o aborcję, dlatego że no, szukam tego w tej chwili, nie wiem, czy na to trafię, pewnie tak akurat teraz, jakby mi się chciało, to się nie uda, ale był taki, miałem tutaj bardzo dobry cytat z wywiadu z szefem PSL-u, który pospieszył do jednego z studiów telewizyjnych i tam został zapytany oczywiście między innymi o aborcję i od razu powiedział, że aborcja to nie jest sprawa, która będzie jakimkolwiek przedmiotem rozmów podczas tutaj ewentualnych rokowań koalicyjnych. No i jeżeli powiedział to z taką pewnością siebie, no to myślę, że już coś wie.
I to, czy to jest zasługa, no nie wiem, czy Donalda Tuska, czy Szymona Hołowni, czy jego samego, czy kogokolwiek innego, no, Lewica podejrzewam, żeby chciała, żeby to było, no to nie będę tego, nie będę wokół tego spekulował, natomiast jest to bardzo jasny sygnał i między innymi do tych właśnie kobiet, które głosowały za kobiecymi sprawami, za kobiecymi prawami, za no, kwestią no, chociażby tych zagadnień związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, to jest jasny sygnał, słuchajcie, no nie myślcie sobie, to mniej więcej tak to wybrzmiało. No i jeżeli to nie stanie jako punkt w umowie koalicyjnej, no to pytanie, czy to w ogóle stanie i w jaki sposób? I... No może być jeszcze referendum tutaj. Prawdopodobnie Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska chciałyby referendum, bo to decyzję zrzuciłoby na nasze barki. No tak, i wtedy nie musieliby się tłumaczyć tam przed elektoratem za bardzo, tym bardziej, czy mniej konserwatywnie. Czy przed Kościołem. Referendum zresztą nie jest złym pomysłem, ponieważ przypuszczam, że w referendum ludzie zagłosowaliby za prawem do aborcji. Tak, oczywiście tak, tak. Zależałoby to od sformułowania i zależałoby to od tego, co Kościół uczyni w tym momencie, ale Kościół mocno osłabł, to bardzo widać. I to widać już dość długo, już od jakichś 10-15 lat, że Kościół przestał być takim ważnym sterem dla nas w głosowaniu, bo zauważcie, że drugie wygrane przez PiS wybory to były wybory wygrane na socjalu bardziej niż na wierze. I tutaj ten spadek zaufania do Kościoła jest bardzo wyraźnie widoczny, szczególnie u osób młodych, które dość tłumnie poszły do głosowania. I tu przyznam się do zaskoczenia, ponieważ osoby młode bardzo często deklarowały, że zagłosują na Konfederację, zwłaszcza młodzi mężczyźni. A ten wynik jest, no biorąc pod uwagę, że tych młodych poszło do wyborów bardzo dużo, duży procent, no ale też pamiętajmy, że młodych jest dość mało, ze względu na kryzys demograficzny, który się już ciągnie od 30 lat, to ten wynik nie zachwyca. Zresztą podobnie z Lewicą. Też, tak. Też dużo młodych deklarowało z kolei kobiet, że będą głosować na Lewicę. Coś je musiało zniechęcić i ja domyślam się co. No to zaraz porozmawiamy na ten temat, natomiast mi się wydaje, że to co nam pokażą te wybory i to co nam pokaże rozpiska, która już powstała częściowo, jeszcze tam są uzupełniane te dane, ale kto, jakie są transfery tych elektoratów, jakie grupy wiekowe głosowały na kogo, jakie grupy zawodowe, ja na przykład teraz sobie sprawdziłem, no, żeby tutaj taki aspekt klasowy wprowadzić, grupa robotnik, która się tak określa, na kogo głosowała, no i tam Lewica była daleko, daleko, tam były najpierw PiS, potem PO, potem była Konfederacja, potem no i... Ja sprawdziłam zawód nauczyciel. No i jak się rozłożyło? Rozłożyło się mniej więcej tak, jak głosy w ogóle się rozłożyły. A jak w ogóle się rozłożyło? A to proszę, to jako reprezentatywna, czy jako reprezentatywna grupa tutaj zawodowa. Czyli nauczyciele nie mieli jakiegoś zbytnio przywiązania do którejkolwiek z tych. No ja muszę powiedzieć, że nawiązując jeszcze do tego, o czym mówiłaś wcześniej, to znaczy dlaczego ludzie zagłosowali na przykład na Trzecią Drogę i teraz wspomniałaś o tym, dlaczego ci młodzi ludzie nie zagłosowali na Konfederację, tutaj trzeba wskazać właśnie kwestię tego bycia Koalicją Obywatelską, czy bycia Platformą Obywatelską, tylko trochę bardziej. No dlatego, że według mojej oceny, no dzisiaj można postawić już taką tezę, że elektorat Trzeciej Drogi, no Trzeciej Drogi tam oczywiście jest parę nowych osób na pewno, to znaczy parę osób, które dopiero rozpoczynają swoje uczestnictwo. Znamy ludzi generalnie już z polityki. Tak, ale to jest właśnie, to jest Platforma Obywatelska, tylko trochę bardziej. I Lewica, co ciekawe, to też jest Platforma Obywatelska, tylko trochę bardziej, tylko w inny sposób, w innym kierunku nie, to się... A nie przypadkiem, że jest to Platforma Obywatelska, tylko trochę mniej? Nie, a to ciekawe, że trochę mniej w jakim sensie? No w takim sensie, że Platforma się kojarzy z reformami neoliberalnymi. A to myślę, że to przeszkadza wyborcom Lewicy. Ale tamci się kojarzą trochę mniej. Tak samo Platforma się kojarzy z takim ostrym antypisem. To wszystko Silni Razem, ruch z brzydkim wyrazem, ruch... Ośmiu Gwiazd, to wszystko przecież była Platforma. Tak. KOD to była Platforma. No i tutaj taki był ostry bardzo, znaczy właśnie bardzo mnie to ciekawi, że w tych grupach na przykład jest chęć karania słowa nienawiści, ale one stosunkowo często ją stosowały. No to tutaj Trzecia Droga wydaje się taka kulturalniejsza. Nie uprawiała takiego hejtu. Właściwie jeżeli ktoś chciał przejść z PiSu gdzieś indziej, tak?
to na Platformę, na koalicję by nie zagłosował, bo koalicja go cały czas nazywała najgorszym, co się w ogóle zdarzyło, przeciwnikiem człowieczeństwa, ale już na trzecią drogę tak, zagłosować mógł. Tak, ale zwróć uwagę jeszcze na taką rzecz, że jeśli popatrzeć na te ostatnie tygodnie przed samymi wyborami, no to właściwie lewica, to trzecia droga zachowywała się jak właśnie Platforma Obywatelska minus, to znaczy oni nawet nie poszli na ten Marsz Miliona Serc, tylko gdzieś tam sobie organizowali własne imprezy, czuli się już o wiele pewniej. W tym czasie Gazeta Wyborcza, w ogóle cały ten syndykat Platformy Obywatelskiej, syndykat medialny mam na myśli, on zaczął bardzo intensywnie kokietować właśnie trzecią drogę i nawet się pojawiły takie pomysły, które wydają mi się, no, przepraszam, księżycowe. Było to w Gazecie Wyborczej napisane o transferze, o tym, żeby dążyć do transferu elektoratu z Koalicji Obywatelskiej do trzeciej drogi, bo oni się połapali, że jeśli trzecia droga spadnie pod próg, no to wtedy PiS może zebrać więcej mandatów ze względu na to, jak to jest przeliczane przy pomocy tej metody tego belgijskiego matematyka Donta, ale... Być może właśnie to dało bardzo dużo głosów w trzeciej drodze, bo tak, ja pamiętam, tak, sondaże tak mówiły, że trzecia droga dostanie koło 8%. Tak, oczywiście i była przecież no, pytanie właściwie, czy wejdą, czy nie wejdą tak, i czy PSL dobrze zrobił właśnie tym, no, wiążąc się tego rodzaju mariażem politycznym, ale... To dokończę tylko, że transfer elektoratu, w ogóle co to znaczy transfer elektoratu? Nie bardzo sobie jestem w stanie... Przydajemy wam. Tak, że, czy jak to się miałoby wydarzyć, ale... Przydajemy wam tanio elektorat, bo bez waszego elektoratu to my nie będziemy rządzić. Być może oni sobie, ale technicznie jakby to miało wyglądać, to dalej nie wiem. Natomiast w tym... Wracając do kwestii, kto bardziej, kto mniej Platforma Obywatelska, to właśnie wydaje mi się, że Lewica na samym końcu już grała tylko w taki sposób, że my będziemy grzeczną przybudówką, że my będziemy dobrym satelitą, my będziemy wspaniałym koalicjantem i tak dalej, i tak dalej. No i to było moim zdaniem bardzo demobilizujące dla wszystkich, zresztą to musiało się tak skończyć, bardzo dużą demobilizacją wyborców Lewicy, którzy nie tyle stwierdzili, że nie pójdą na wybory, co że zagłosują w końcu na tego hegemona, no dlatego, że jeśli mają produkt no jakiś taki... Hegemonopodobny. Tak, hegemonopodobny i hegemono, to zagłosują tam, no dlatego, że jeżeli ci mają być koalicjantem, no to po co tutaj w ogóle się w takie niuanse wikłać, skoro można głosować na zwycięzcę. I mi się wydaje, że to im bardzo zaszkodziło, ale oni wiele mieli bardzo takich jakichś dziwnych, nieprzemyślanych ruchów, które moim zdaniem były podyktowane tylko i wyłącznie tym, żeby na pewno się w tym Sejmie znaleźć, no i oczywiście jeszcze, żeby się przyczepić gdzieś tam, no dlatego, że z taką reprezentacją, no to już nic by nie mogli i po prostu by szczezli. No tak, ale ja tutaj rozumiem wyborów jakiś pragmatyzm, no bo dawno nie rządzili, dawno nie uczestniczyli w rządach, więc tutaj za cenę zrealizowania jakiegoś programu w takie koalicje można wchodzić, tylko że właśnie bardzo się zastanawiałam nad tym, bo obejrzałam rozmowę dwóch lewych rąk z Agatą Diduszko-Zyglewską. Nie dałam rady całej, bo była strasznie długa i się dosyć powtarzała, ale co najważniejsze było powiedziane. Muszę podkreślić, że była to rozmowa nieporównywalnie lepsza niż z Jackiem Denelem. Który się nie dostał, a też mówiliśmy. Diduszko się prawdopodobnie też nie dostała, ale, rozmowa była bez epatowania swoim własnym cierpieniem i bez używania jakichś takich ad Hitlerum, które Denel stosował praktycznie nieustannie. Ale uderzyło mnie to, znaczy Diduszko Zyglewska wypowiada się spokojnie, poprawnie, ja to bardzo cenię, jest kompetentna, ponieważ też była radną Warszawy, ale ciągle podkreślała to, że będą przybudówką i przyznawała to. I to mnie zaskoczyło pod tym względem, że z tym, co najważniejsze w programie, miała być świeckość, świeckość potraktowana jako taki główny postulat. Tak naprawdę świeckość to nie jest główny postulat lewicowy. To jest jeden z postulatów takich liberalno-lewicowych. Jest mi on też bliski, ponieważ no, jestem osobą niewierzącą, nie chcę mieć wszędzie kościelnych ceremonii w świeckich instytucjach, takich jak na przykład moja praca, ale nie uważam tego za coś tak bardzo ważnego. Znaczy uważam, że katolicy, tak jak i przedstawiciele innych religii, mają prawo być wierzący, mieć do tego dostęp i tak dalej. Czyli to jest może jakaś hierarchia priorytetów. No ja uważam, że ja jestem bardziej klasycznie lewicowa, ale ci, którzy świeckość stawiają na pierwszym miejscu, uważają, że oni. Mniejsza z tym, ale tutaj takie skupienie na postulatach, które Platforma może zaakceptować,
trochę mi się wydało taką kapitulacją od razu. Mhm. I to jest. I to jest bez warunków. No. Tak, to jest takie trochę niezachęcające. No. Bo tutaj ta lewica powinna się czymś jednak różnić, powinna się różnić tym, co klasycznie lewica się różni, czyli naciskiem na sprawy ekonomiczne. Mówię teraz o takiej oczywistości, takie trochę lewicowe królestwo banału, ale proszę mi to wybaczyć. I jeżeli lewica stawia na kobiety, no a lewica bardzo podkreśla, że stawia na kobiety, jestem bardzo za. Uważam, że kobiety są dość mocno niedoreprezentowane. Nawet na tych eventach, tych przedwyborczych, były niedoreprezentowane. Tradycyjnie są niedoreprezentowane w jakichś lożach ekspertów i innych takich miejscach. Ale jeżeli lewica stawia na kobiety, to powinna przede wszystkim postawić na różnice ekonomiczne między kobietami i mężczyznami i program, jak to można wyrównywać, jak to można zmieniać, jak można pomóc kobietom w takich życiowych sytuacjach, jak to, że no, na przykład rozstając się z mężczyzną, stają się biedniejsze, podczas gdy mężczyzna nie staje się generalnie biedniejszy, rozstając się z kobietą. Więc tutaj takiej oferty nie było w ogóle, a 500+ czy 800+ można potraktować jako taką ofertę, ze względu na to, że kobiety się zajmują dziećmi właśnie po tych rozstaniach najczęściej. I tutaj no, też stoczyłam ileś tam idiotycznych rozmów z różnymi ludźmi na Twitterze płci męskiej, bo na Twitterze są prawie wyłącznie ludzie płci męskiej, którzy twierdzili, że to mężczyźni są pokrzywdzeni i że trzeba by stawiać na mężczyzn. No dobrze, mogę takie dyskusje prowadzić. Wolność słowa jest, ludzie mają prawo myśleć, co chcą. Natomiast no, ta lewica, która głównego wroga kobiet upatruje w kościele i w wierze, i w świeckości upatruje tego, że nie będzie, że będzie mniej tego ucisku kobiet czy dyskryminacji kobiet, to jest nieprawdziwe. Tak samo jak ten program, który no już mnie jako pedagogzkę cały czas mnie to irytuje strasznie, to z kolei cała lewica świergotała o tym ustami zwykle kobiet, ale zdarzało się też mężczyzn, że edukacja z kolei jakaś tam antypatriarchalna czy seksualna, czy jakaś tam sprawi, że będzie mniej gwałtów. Popatrzcie, kochani, do statystyk w Szwecji, w Finlandii, no w jakimkolwiek kraju, gdzie jest bardzo egalitarnie płciowo, gdzie religia ma bardzo mały wpływ na ludzi. Tam to w ogóle nie ma znaczenia, ponieważ gwałcą nie ci, którzy uważają, że gwałt jest dopuszczalny i fajny, tylko ci, którzy po prostu wiedzą, że nie będą za niego ukarani. I tutaj to, że się czegoś nauczy, no to teraz widzimy tę sprawę, tą Pandora Gate. Mhm. To, o czym przy samym początku żeśmy to komentowali. To nie jest sprawa edukacji. Tak naprawdę. To jest. No zawsze, że Gonciarz był wyedukowany. No tak, to nie jest sprawa inkluzywnej edukacji, tylko to jest sprawa. I tutaj akurat zajmę takie stanowisko, tak? No może trochę się ono kojarzy z prawicą. To jest sprawa kar. Mhm. To jest sprawa kar tego znaczy, że nieuchronności kary. Nieuchronności kary i tego, żeby to było przeprowadzane właśnie skutecznie, te dochodzenia. I no i tutaj sprawa edukacji, czy tego, że będzie się ciągle podkreślać wagę kobiet, nie ma takiego wielkiego znaczenia, nie jest tak ważna, no i więc tak skracając to, co mam do powiedzenia, uważam, że reprezentacja kobiet jest za mała, w sensie takim, że wszędzie przeważają mężczyźni w gremiach rządzących, w gremiach reprezentacyjnych, w gremiach ekspertów i tak dalej. Właściwie w każdej tej dziedzinie, łącznie z pedagogiką, gdzie są zatrudnione prawie same kobiety. Ale to, że się będzie walczyło z pewnymi przejawami w imię pewnych wartości, to nie zmieni tak bardzo sytuacji kobiet, jak zmieniłaby jakaś zmiana ekonomiczna. Wiesz co, no tutaj jest kilka takich rzeczy. Znaczy, zasygnalizowałaś bardzo wiele spraw. No, te, które chciałbym pogłębić tu w naszej rozmowie, to jest tak. Sprawa właśnie stosunku do Kościoła jako
punktu zero, według którego wszystko się definiuje. Tak. I o ile mi się wydaje, że no powiedzmy w latach 90. można było to jeszcze to traktować jako pewną poważną propozycję, no żebyśmy tutaj spróbowali się jakoś opowiedzieć po którejś ze stron barykady, o tyle w 2023 no wydaje mi się to słabe. To znaczy słabe mi się wydaje o tyle, że Kościół wyraźnie, no i Prawo i Sprawiedliwość, i Kościół, i te wszystkie stronnictwa, które są jakoś blisko związane powiedzmy z tą całą strukturą Kościoła katolickiego, obudowaną oczywiście fundacjami, firmami i tak dalej, no oni nam dali to zrozumienie, że oni w zasadzie politycznie to wygrali tę wojnę kulturową. No i ten, wydaje mi się, że przypieczętowaniem tego była jesień 2020 roku. No i dali nam też do zrozumienia, czy też rzeczywistość już później dała do zrozumienia, że my nie bardzo jesteśmy w stanie sobie w jakiej, znaczy my jako społeczeństwo i my jako jakaś tam, nie wiem, lewica, postępowcy, no jak zwał, tak zwał, nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnej spójnej odpowiedzi, nawet jeżeli rzeczywistość podaje nam jak na tacy właściwie największy ruch społeczny w historii Polski, no tej nowożytnej przynajmniej, jaki się wytworzył właśnie wówczas po tym, jak Trybunał Konstytucyjny no, zrobił to, co zrobił. I tym sposobem oni się ustawili na jakiejś takiej wygranej pozycji i społeczeństwo po prostu się do tego przyzwyczaiło. Oczywiście nie chcę przy tym powiedzieć, że wszyscy to zaakceptowali, ja tego nie zaakceptowałem, ty tego nie zaakceptowałeś, ale społeczeństwo jakoś się do tego przyzwyczaiło, to jako decyzja tego Trybunału i jako pewien nowy paradygmat polityczny, kulturowy, medyczny wrosło. Oczywiście okupione to było ofiarami, no to były te kobiety, które umarły z powodu tego, no co nam zrobili lekarze. Niektórzy twierdzą, że podyktowane to było właśnie tym przepisem. Nie chcę w to wnikać. I teraz tak, no okej, okay, Kościół, zgoda. No i właściwie pytanie teraz, dlaczego? To znaczy, jeżeli uznać za poważne te argumenty, które przecież no, istnieją i łatwo jest je wychwycić, dotyczące chociażby zagadnień ekonomiczno-społecznych, które angażują kobiety, gdzie kobiety no naprawdę są podmiotem różnych tych problemów, to można by wtedy poszerzyć jako lewica to swoje spektrum zdolności koalicyjnej i na przykład w określonych momentach współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. No oni współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością właściwie tylko wtedy, kiedy miał wejść to KPO, które się nie udało z bardzo wielu powodów. Natomiast można było przecież w kategoriach takich polityczno-społeczno-ekonomicznych no podawać sobie rękę i z Platformą Obywatelską, i z Prawem i Sprawiedliwością, i ze wszystkimi, którzy by proponowali jakieś takie postulaty, ale oni zdecydowali, że właśnie wszystko musi być przełamane przez te kwestie socjalno-kulturowo-obyczajowe i tylko wtedy pozostałe się liczą. I mi się wydaje, że to jest w ogóle największy błąd nie tylko tej kampanii, nie tylko tej lewicy, tylko to w ogóle jest największy błąd tej nowej fali, która w tej chwili wzrasta. To jeżeli chodzi o lewicę, czy tamte środowiska postępowe, czy przynajmniej, no nie wiem, środowiska, które się w ten sposób określają, nazwijmy to, i że te kwestie bytowe, kwestie materialne, kwestie socjalne, one schodzą gdzieś dalej i rozpoczyna się wyłącznie walka o takie zagadnienia, no, które bardzo trudno, które no, można mobilizować ludzi, ale bardzo trudno o jakieś takie zwycięstwo ostateczne, które później wszyscy skonsumują, bo załóżmy nawet taką sytuację, że teraz po tych dwóch latach, trzech latach od tego Trybunału, od tego ekscesu Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, przywrócimy te rozwiązania, które funkcjonowały wcześniej. Albo może nawet je trochę zliberalizujemy, jeśli jakoś się uda, może referendum, może... Załóżmy, że tak się stanie. Ale jeśli zapłacimy za to taką cenę, że zabiorą 500 plus 800 plus 13 emeryturę, 14 emeryturę, przypominam, że jednym tutaj sobie to właśnie wyświetliłem, Hołownia tuż po tym, jak się dowiedział, jaki miał wynik, wspaniały, zakrzyknął, dziś w Polsce skończyło się rozdawnictwo. No więc, wiesz, no, pytanie, czy kobiety rzeczywiście na tym zyskają, per saldo, jeżeli, wiesz, tym coś bardziej, takiego. Że tą aborcję się da przeprowadzić, tylko nielegalnie. No tak, no tak. Nie jest to rzecz niedostępna, raczej dostępność jest bliska 100%. No i... To prawda, ja jeszcze tutaj mam jedną kwestię, bo moi dyskutanci często nie dostrzegają tego, nie dostrzegają różnicy między feminizmem a tym, chciałam nie nadużywać tego woke'u, no ale tą woke kulturą. Tymczasem elementy kultury woke są nie tylko w lewicy, którą właściwie zjadły, dzisiaj w Polsce, ale są nawet u Hołowni, właśnie ten stosunek do szkoły, czyli wszystko przekładamy. No i w Platformie są też. Tak, no wszystko, a też się nie dostało się aktywiszcze. Przekładamy wszystko na wymiar jakiś duchowy, jakiś ideowy. Tak, emocjonalny. Emocjonalny. Szkoła ma tej ideologii nie promować, a tamtą ma promować.
bo jest jakaś tam słuszniejsza, bo jeszcze takich przecież lekcji można wymyślić 1000. Zwierzęta fajne. Tak, tak. Zamiast biologii, osoby zwierzęce, czy inne takie rzeczy. Ktoś tutaj nawet zażartował, że plan lekcji, gdy tam lewica zdobędzie władzę, będzie edukacja seksualna, literatura marksistowska, edukacja seksualna, biologia, jaki plan lekcji. Dlaczego mężczyzna może zajść w ciążę, ateizm, anty-WF, każde ciało jest piękne. Tak, więc trochę jest tutaj ziarno prawdy. Moim zdaniem ten wokeizm zniszczył strajk kobiet. Oczywiście nie sam, oczywiście Kościół jest potężny, oczywiście PiS jest potężny i zwłaszcza był potężny, więc to nie jest zero-jedynkowe, ale zniechęcili się ludzie, kiedy zobaczyli, że do tego się dołącza jakąś agendę typu Margot plus osoby o 10 osobowościach naraz i tak dalej. Te spory, które dzisiaj wydają się głupie, ale które niestety bardzo mocny cieniem się kładą na dzisiejszą pozycję kobiet, no to ten spór o to, czy tam mówić osoby z macicami zamiast kobiety, zauważcie, że nikt już nie mówi osoby z macicami, ale te osoby, które się temu sprzeciwiały, już zostały skancelowane. Zostały skancelowane, nie mówiąc o tym, że organizacje kobiece poza nielicznymi zaczęły tego języka używać, a te nieliczne, które nie używają, mają kłopoty wizerunkowe, więc to wciąż trwa. I to jest coś, co nie opłaca się kobietom, już nie tylko z tych względów socjalnych, ale coś, co nie opłaca się kobietom ze względu na to, że prowadzi do takiej sytuacji, jak w tych kilku krajach, typu Kanada na przykład, typu część USA, że kobiety schodzą na dalszy plan wobec LGBT, ale LGBT tak skonstruowanego, że właściwie na osoby homoseksualne płci żeńskiej nie ma tam miejsca, bo całą pulę zajmują tożsamości, które żądają więcej niż na zasadzie równości im się należy. Omawialiśmy to bardzo wiele razy, więc nie będę już teraz streszczała, ale jest to niebezpieczny nurt i właściwie w Polsce, i to się nie zmieni po tych wyborach, właściwie w Polsce przeciwstawiają się temu siły głównie konserwatywne. Mało jest takich lewicowców jak my, którzy się temu sprzeciwiają. No, na pewno nie ma ich wrazem. Na pewno nie ma ich wrazem i na pewno nie ma ich w Wiośnie, bo tutaj Biedronia co pewien czas krytykujemy za jego wypowiedzi, na przykład o kobietach. I tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że o ile rzeczywiście ten katolicyzm będzie słabł jako taka ideologiczna rama, bo wśród tych młodych większość już tam nie uczęszcza na religię, czy nie uczęszczała, no bo to są osoby, które dopiero co skończyły licea, ale ta rzecz stałaby się sama. Ona się dzieje sama, ona się nie dzieje dzięki jakiejś krytyce, bo też tej takiej krytyki porządnej klerykalizacji jest już w tym momencie, nie ma tak dużo, no jest, ona jest jakaś niszowa, ją zastępuje jakieś wrzaski. No. Wrzaski i chęć zastąpienia jednej ideologii, czyli właśnie to katolicy są prześladowani potwornie, no jakieś tam wymyślone przykłady lub niewymyślone, z kolei przekonaniem, że strasznie prześladowane są osoby LGBT, zwłaszcza te, i że teraz trzeba karać, nie wiadomo nawet jak karać, za ten grzech mówienia o nich nie tak, jak one chcą. Czyli też taki religijny, czy quasi-religijny, no metafizyka w każdym razie. Postulat, który z lewicą w klasycznym rozumieniu ma niewiele wspólnego. Chyba tylko, że to, że jedni są bardziej do przodu, inni są bardziej do tyłu. Czasem lewica jest bardziej do tyłu, tak naprawdę. Tak, tak. Mówi Zuzanna Jakowicka, lewica regresywna. Mi się wydaje, że to bardzo dobre sformułowanie. Tak. Więc to są moje niepokoje. Ogólnie pewną dawkę optymizmu mam w stosunku do kwestii aborcji. Dobrze, ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali na koniec, bo musimy się zbliżać do finału. Podsumuję to tylko takim memem, bo tuż po wyborach
tuż po ogłoszeniu wyników wyborów, tych wstępnych jeszcze, nawet nie finalnych, Urszula Pasławska z PSL-u w TOK FM wyraziła się mniej więcej tak. Aborcja to nie jest sprawa pierwszej wagi, którą trzeba się zająć, więc od razu tutaj ten temat to już później Kosiniak-Kamysz powtórzył i tak dalej. Hołownia zakrzyknął to, o czym powiedziałem, czyli dziś skończyło się w Polsce rozdawnictwo i to można sobie zestawić z tym, co Czarzasty powiedział przed debatą TVP, czyli jeszcze przed wyborami. Zwyciężymy na 100%, chcemy zwyciężyć razem z PO, z trzecią drogą chcemy współrządzić. No i to jest takie moim zdaniem dobre podsumowanie, jakkolwiek ono by nie było symboliczne, to znaczy tamci mogą mówić co chcą, mogą mówić o przeciwko rozdawnictwu, to co oni nazywają rozdawnictwem, mogą mówić o aborcji, się wyrażać w sposób bardzo ambiwalentny, ale widzę i tak chce, po prostu bezwarunkowo idziemy, tak, absolutnie będziemy waszymi koalicjantami, ale na sam koniec... Czyli zwycięstwo zdefiniowane w tym, że będą... brać udział w rządzie. Tak, ale to tak samo zwróć uwagę, że to jest po prostu twórcze, czy też nawet nie twórcze, takie można by powiedzieć odtwórcze, albo bardzo, bardzo zwykłe, że się tak wyrażę, rozwinięcie tego, co miało być, co było zwycięstwem w 2019 roku. W 2019 roku było zwyciężyliśmy, dlaczego? Bo dostaliśmy się do parlamentu. Teraz zwyciężyliśmy, dlaczego? Bo będziemy mieli na przykład jakiegoś wiceministra, może nawet ministra, nie wiem. No i to są oczywiście zwycięstwa, które można sobie w ten sposób opisywać, to są jakieś takie meta zwycięstwa, które rzeczywiście są ważne, ale jeżeli chodzi o realizację postulatów, z powodu których oni mają ewentualnie uczestniczyć we władzy, to praktycznie nic z tego nie wynika. Jeżeli wynika, to tylko dlatego, że jest to wypadkową ewentualnej chęci ich największego koalicjanta. No więc tak. To mówienie w takich kategoriach o zwycięstwie, to przypomina mi się, no tak, przypomina mi się taka rozmowa, którą w 2001 roku odbyłem, chyba w 2000 albo w 2001 roku, jeszcze byłem wtedy w organizacji młodzieżowej Polskiej Partii Socjalistycznej u Piotra Ikonowicza i Piotr Ikonowicz w 2000 lub 2001, przepraszam, nie pamiętam też kiedy. Się nie dostał. Tak, też się nie dostał, to w ogóle nie chcę o tym mówić nawet, bo to jest, bo po prostu no, jest, czuję się zażenowany nawet do tym myślę, ale on wtedy kandydował na prezydenta, pokłócił się tam z Leszkiem Millerem, ze wszystkimi tymi SLD-owcami starymi, kandydował na prezydenta i uzyskał fatalny wynik. Ja w tej kampanii brałem udział, no byłem młody, zaangażowany i bardzo, bardzo w to wszystko wierzyłem. On dostał jakiś wynik rzędu 0,22%, no coś takiego. I to, co mną wtedy wstrząsnęło, i pamiętam, że to odcisnęło bardzo duże piętno, jeżeli chodzi o moją dalszą refleksję polityczną i kształtowanie w ogóle mojego profilu, to było to, że no, to była ewidentna porażka. Ewidentna, po prostu straszna przegrana. I co Piotr powiedział? Piotr powiedział: nie no, wygraliśmy, zagłosowało na nas tam 3 tysiące czy 30 tysięcy socjalistów, no więc wyprodukowaliśmy tych socjalistów w Polsce, no więc no, mylenie porażki ze zwycięstwem, no jeżeli to zachodzi, to znaczy, że już naprawdę nie ma o czym rozmawiać, bo to jest jakieś odklejenie się od rzeczywistości na poziomie no, bardzo fundamentalnym. No ale teraz na sam koniec chciałbym Cię zapytać o taką refleksję, ponieważ Ty jesteś właśnie pedagogiem, no pracujesz z młodzieżą, pracujesz w ogóle z ludźmi i masz no według przynajmniej mojej oceny takie bardziej pogłębione obserwacje tego, w jaki sposób ludzie reagują, między innymi emocjonalnie, często jakimiś atawizmami na różne zjawiska polityczne. I chciałem Cię poprosić o komentarz dotyczący właśnie tego wzmożenia, które oczywiście przed wyborami, że ono występowało, to wiemy, ale po wyborach też. I moim zdaniem interesującym takim symbolicznym zamknięciem tego była scenka rodzajowa w teatrze, w Warszawskim Teatrze na Ochocie, gdzie Andrzej Seweryn, no ten no, ze słynnego monologu do wnuczka, który no, moim zdaniem ukazał go jako człowieka chorego z nienawiści po prostu, ale to już nie będziemy tego rozwijali teraz, przerwał spektakl teatralny, żeby ogłosić wyniki pierwszego exit polu. No i oczywiście przerwał ten spektakl, wyszedł, powiedział, co miał powiedzieć i tam potem cała ta, jak rozumiem, audytorium tam buczało, gdy był odczytywany wynik PiSu, cieszyło się strasznie ostentacyjnie, gdy był wygłaszany wynik Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i tak dalej. I chciałem Cię zapytać, dlaczego, znaczy co się właściwie stało? Bo moim zdaniem to jest też w dużej mierze odpowiedź na to, dlaczego wyniki wyborów były takie. Czy jest Twoim zdaniem tak, że ta emocja, to ten wyzysk emocjonalny społeczeństwa prowadzony i przez Prawo i Sprawiedliwość i prowadzony przez Platformę Obywatelską spowodował po prostu zmęczenie właśnie na tym emocjonalnym, psychologicznym poziomie materiałem, który oferowało Prawo i Sprawiedliwość, które co tydzień, co dwa tygodnie wymyślało coś nowego. Po prostu kolejne jakieś tutaj takie... No przecież to był sposób rządzenia. No tak, sposób rządzenia. Huśtawka zardzeniała, na której się huśtają właśnie rozemocjonowani wyborcy, czy tam elektorat, czy w ogóle opinia publiczna. No i wiesz, i mam takie wrażenie, że okej, można się cieszyć, pewnie nawet jest to bardzo uzasadnione dla niektórych. Wyobrażam sobie, że no, zwłaszcza ludzie mniej zorientowani w tych niuansach politycznych, które jednak są bardzo ważne, w których należy się orientować, ale no, mniej zorientowani no, zobaczyli jakieś światełko w tunelu, który im się wydawał naprawdę ciemny, straszny i tak dalej, no i się cieszyli. Ale przepraszam, no naprawdę, no to jest jakiś poziom, no...
bardzo, bardzo jakiejś takiej niskiej kultury i politycznej, i w ogóle wszelkiej, no żeby spektakl w teatrze stołecznym no przerywać ze względu na to, żeby odczytać exit pole. No to tak nie było nigdzie, no w żadnej totalitarnej dyktaturze, nigdzie tam, gdzie próbowano ograniczać wolność sumienia, no po prostu nie ma takich rzeczy. A tutaj coś takiego się zdarzyło, no w kraju jednak, który się cieszy dużą swobodą właśnie. I to muszę tutaj powiedzieć, że tak, zgadzam się z twoją interpretacją, ale dodałabym to, że z teatrem w Polsce stało się coś strasznego. To jest to, co chcą zrobić z edukacją. Mhm. Czyli teatr już w bardzo dużej mierze jest po prostu ideologiczny. Niekiedy jest topornie ideologiczny, niekiedy jest ideologiczny w sposób subtelny, ale ja tego nie mogę znieść. Mówiąc szczerze, brakuje, tak jak w edukacji ma być matematyka, fizyka, biologia, polski, jakieś takie rzeczy, to w teatrze powinna być przede wszystkim wysoka jakość artystyczna. A tu mamy, ja jestem zniechęcona po iluś przedstawieniach, na których mi mówiono po prostu, co mam myśleć. Co mam myśleć w kwestiach seksualnych, co mam myśleć o sobie jako kobiecie, co mam myśleć o PiS-ie, co mam myśleć o Kościele. Dziękuję, wiem, co myślę. Do teatru chciałabym chodzić po to, żeby oglądać sztuki, które są nieoczywiste, które pokazują problemy nierozwiązywalne na przykład, nawet polityczne. I tego po prostu jest dla mnie po prostu nie do zniesienia. Co druga sztuka jest stezą. I to nie jest jakiś fajny socrealizm w sensie, żeby to było przerysowane jak u Brechta czy coś, tylko to jest po prostu masz w gardło, ci to włożymy, o tym myśl. Nie jestem w stanie tego znieść, chciałabym, żeby to się nie rozlało przynajmniej na edukację. I na koniec sam powiem, chciałabym, żeby taka ministra edukacji nie trafiła do kogoś z lewicy. A już na pewno nie do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Myślę, że wtedy będziemy mieli same tygodnie widzialności. No ale dobra. Dziękujemy wszystkim za udział w naszej dzisiejszej audycji. Dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy Wam również za cierpliwość, bo już tu widzę, że ponad 50 minut trwał nasz dzisiejszy dialog. I obiecujemy następny odcinek, w którym porozmawiamy po prostu o edukacji. Tak jest. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Pozostańcie zdrowi na ciele i umyśle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia.